w ogóle nie jak robot. Jest Jake Sully Avatar Awakening Scene. Okej, okay, to będzie scena, gdzie będzie zarówno CG, jak i ludzie, zakładam. No i co? I ten typ niby jest CG, tak? Tak. Bo był koleś czarnoskóry. Jak? Jake Sully jest czarnoskóry? Nie, nie jest Jake Sully czarnoskóry. A to problem? Nie, ale... Get the dragons. Get the dragons. Give us money, HBO. Give us money. Remember the dragons. Remember when there was nothing about the virus on the news and the Russia was under the boot. Remember that. Good times. Indeed. Good times only. No. Tak było. No, zaskoczyłeś mnie tym śpiewaniem, ja chciałem coś innego zaśpiewać, ale zaskoczę cię następnym razem w takim Dobrze. Razie. Bo dzisiaj po prostu idąc tutaj na audycję, tak idąc, w sensie zbierając się na audycję, nagle zacząłem podśpiewywać i mówię, nice. O mój Boże. Taki był plan od pierwszego dnia. Przecież to jest idealny dżingiel. To jest idealny dżingiel, ale zadam sobie pytanie, czy to jest bardziej idealny dżingiel niż ten dżingiel? Ten, który... No tak, zapomniałem, że ty zdjąłeś słuchawki, bo nie słyszysz. Ty słuchasz dżingle, jak widzę, na takie jak wiesz, jakbyś był człowiek ciężko uszkodzony słuchem. Fucking lock him up, bro. Dokładnie. To jedno, poza tym muszę nadmienić, że... Kurde, czy to jest ten? To jest, kurde, no kto jest autorem tego wspaniałego utworu? Naczelny kolega dżinglowy? Nie. Tym razem nasz kolega Adam, który podesłał mi już jeden utwór, ja ci go wysłałem, ale sam już, tutaj cytując słowa Adama, no on powiedział, że to nie był do końca zadowolony z tego efektu, więc przysiadł i zrobił dla nas taki, kurde, solid... Chicago house'owy, elegancki. We got all, we got garage, we got AC, whatever you want. Też nadmienię, że ten, że ja już jestem tak dobrym rejwerem, no. Że ja po prostu patrzę, jak inni rejwują. No. Ja jestem w stanie od razu, nie słysząc muzyki, do rytmu. Tak, rozumiesz? No widziałem. Widziałem, niesamowite. Metronom w sercu. Tak. Fuck it. Ja już tam trochę, kurde... Co tu się może zdarzyć? Zalałem nas bańkami, ale... Spokojnie. Myślisz, że ten? Nic się nie stanie. Musimy też pochwalić się tym, że jesteśmy w ogóle... Dzięki czemu ta cała w ogóle radość dzisiaj? Nie tylko dlatego, że dostaliśmy utwór, ale też po raz pierwszy oddychamy pełną piersią. No, nie tak. Wiem, kurwa, kiedy. Po raz pierwszy ja nie siedzę wciśnięty między stół a konsolę tak. Ze sprzętem do grania muzyki i nie trzymam kontrolera na bębnie. Jak to powiedział kiedyś James Rolfe, znany jako Angry Video Game Nerd, jak opisywał
Video Game Boya, że są dwa rodzaje... Virtual Boya. Virtual Boya, tak. Tego, który taki trzeba było założyć, że to są dwa wersje, jakie możesz mówić. Can't see shit i break your fucking neck if you're not a commando. No, tak więc było, tak było. A Kasper teraz... wiele dla was poświęcił. No. Ja to się cieszyłem, ja to miałem zawsze, wiesz, tyle miejsca. Tak. Dokładnie. A teraz, niesamowite. Mamy nowy statyw. Pierwszy raz, w sensie na urządzenie do nagrywania. Pierwszy raz nie używamy butelki od wody i rozpuszczalnika, żeby podeprzeć go w taki sposób. Mamy, to jest przestrzeń jeszcze na dwa podcasty, spokojnie, co najmniej równolegle. Tam jeden w rogu jest, tam właśnie pan Podsiadło z panem Paciorkowcem. No, dziś do nich, do jak do ślimaków, trzeba sypać solą i patrzeć, jak im banki puchną. Nie, ale wiesz, naprawdę wkraczamy w nowy, na nową drogę, bo tak. Jeżeli stojak nie jest jak montowane, jak wiesz, jak bongo, kurwa, w tym, w pociągu na Reggae Dub Festival, to wiesz, że jest dobrze. Tak. To wszystko dzięki wam oraz naszemu koledze Marcelowi, który też wynalazł to piękne miejsce. Tak. Z pewnym zastrzeżeniem, że tutaj nie możemy być za bardzo głośno, ale to chyba nie jest problem, bo my się nigdy nie drzemy. Nie. Ponieważ tutaj się odbywają też sesje terapeutyczne dla dzieci. Tak. Co jest oczywiście, ja nie jestem ostatnią osobą, która by się śmiała z jakiejś przypadłości zdrowia psychicznego. Ja nie dalej jak dzisiaj szukałem psychoterapeuty. A gdzie? Najebany leżał pod setką pewnie. Tam gdzie zawsze. Dobre polecenie. Ale co ciekawe, tutaj się odbywają też treningi metalowego wąsa. Treningi grupy impro. Tak. I to wiesz, o ile na tych. Ty byłeś kiedyś na występie improwizacyjnym? Improwizowanym takim? Nie, wydaje mi się. O, to ciekawe. Nie. To jest dość specyficzna rzecz, tylko tyle. Dość powiedzieć, że do osób, które się tym zajmują, dość często w ich stronę jest kierowane pytanie, czy to jest sekta. Więc ogólnie wiesz, że jest dobrze, jeżeli jest takie... Czy pytanie. Oni są razem z crossfitowcami podobnie? Tak, jak ci peletonowcy bardziej bym powiedział, wiesz, bo tam jest... Nie, ale podobny zakres i przekrój ludzki. Straszne białasy. Ale nie znam jednego typa z dzielnicy, który by się zajął tym, kurwa. Ej, ale Whose Line Is It Anyway, tak? To jest taki improwizacyjny. Oni się pewnie tak cieszą za każdym razem, jak o tym wspominać, jak wiesz, jak to jest trochę jakbyś był tym DJ-em z RPA i usłyszał o DJ Muchawie. Nie ten typ. Nie, ale to jest oczywiście najbardziej takie eksportowe. No tak, chyba wszyscy, jeżeli ktoś coś zna i widział właśnie improwizację w telewizji, no to raczej widział to, nie? Lub Spadkobierców, to jest polska wersja. Taka bardziej... Spadkobiercy. Realizowany na żywo program w telewizji polskiej, improwizowany prawie w 100%, przynajmniej takie założenia tam są fabularne. Różni wykonawcy komediowi. Nigdy tego nie oglądałem, nie obejrzałem nawet pół odcinka, ale ze względu na to, że prawie każda osoba, z którą rozmawiam, to mówi, że to jest lepsze niż mogłoby się zdawać. Tym bardziej, że pan Robert Górski odpowiada za, jest jedną z głównych postaci tam. Nie wiem kto to. Znasz go, to jest ten z kabaretu Moralnego Niepokoju, ten główny. Okay. The main guy. The main. Motherfucker has to go. Motherfucker has to go. A coś ja nie wiem. Ja ale... widziałem, w drodze tutaj widziałem, że jest 20-lecie neonówki i mówię Quo Vadis. 25-lecie. Not enough. 25-lecie, gratulacje panowie. Gratulacje. Może... Gratulacje, nie zmieniać nic. Proszę, nie zmieniać nic. Zostańcie chłopaki dalej w Petrach. Zawsze. Nigdy. Jak będziemy mieli większy budżet, to ta głowa będzie szła dalej. Ale czy to oni nie byli jakimiś nauczycielami czy czymś takim wcześniej? Coś takiego? Tak, tam czy jest jak ssać pałę. No i co? I okej, w porządku, nie ma problemu, ale generalnie... Nawet do tego się nie da. Nie. To chciałem powiedzieć, że jakby super, nie? Jak, że zmienili zawód, nie muszą biedni teraz tego losu nauczyciela. Tak, myślę, że więc spoko, nie? Co prawda nie szanuję kompletnie tego, ale to już inna sprawa. Panie, po co takie, tutaj takie deklaracje? A kogo? Pan kogo? Kto pana pytał? A kogo pan pytał o takie rzeczy? Mówisz o Podsiadle? Tam co siedzi? A, bo
Bo on mnie podsiadle, kurwa. Nie, wiesz co, w ogóle fajnie, że się śmieję z kabaretu i rzuciłem 9 gorszych żartów niż cokolwiek oni prezentują. Ale klimat jest taki, że wiesz, że kurde, w ogóle ciężko targać ludzi, to jest tak jak z Nickelback. Ludzie go nienawidzą Nickelback, a tak. Te typy przecież kurwa naprawdę nie chcą być źle, jakby tak mi się zdaje. To, no że, nie, no, to, że może jest lepsza muzyka, to słuchaj lepszej. To oczywiście, że tak. Lepszy jest kabaret. Słuchaj, wolę... Oglądaj lepszy kabaret. Wolę Nickelobaco niż tego. Jared Leto w 30 Seconds to Mars zakładającego własne seks kulty i będącego duszerem skończony. Serio? Ja nie pamiętam kiedy. Jak się nazywał ten... Nickel? Morbius? Nie, Nickel. Morbius. Buck. A Nickel Buck. Chad Kroeger. Chad Kroeger. Ja nie słyszałem nic złego na temat tego człowieka. Oni pewnie zaraz się posypią. Tutaj. A proszę bardzo, tu bum, bum. I teraz pokazam ci sketch z courtroomu i tam za R. Kelly. I taka wielka kropla potu. Tak, kropla potu wciągnięta przez makaronowe włosy. Ty, no bo sekta, impro. Impro jest dość dziwne, jak się wejdzie w ogóle bez przygotowania, to jest dosyć szokujące, bo tam są zasady, to jest w ogóle, których trzeba się stosować, jak to w większości takich uwolnionych sztuk. Pierwsza z nich to nigdy nie mów nie. Nie, zawsze mów tak i. Aha, okej, okay, dobra. To jest trochę inna. Trochę inna sprawa, no przeinaczyłem. Nie, mów nie, to jest zasada uzależnienia od wielu dragów. Coś, co wiem aż za dobrze. Jezu, jak mnie łatwo namówić na narkotyki. Boże święty, ja nie mam żadnego... Ostatnio tak byłem. Już byłem skwaszony. No. I ty, już jest grubo, nie jest lekko. No, nigdy nie jest. Ja jestem w miejscu publicznym, w chuj. I kolega mówi, ty, bo my idziemy, a ty masz coś w ogóle ten? Oni szli na Purple Disco Machine. Dobry booking w ogóle. I masz coś ten? Ja mówię, ja tylko kwasy. Mówi, no to daj coś. Ja mówię, ale to są mocne kwasy, to weźcie pół, nie? Kurwa, to nie była też lajtowa dawka. No chuj. I on mówi, no dobra, my wychodzimy. Chcesz coś do nosa? I ja w ogóle nawet nie myślę, jasne! Tak. Chcesz coś do nosa, ty... Za późno. Już załączony, jest po prostu... Pompa już działa, nie? I teraz trzeba tylko podstawić, tam rzucić w twoją stronę, dmuchnąć tym pyłem, tak... I tam... Pochłaniasz. Okropne. Nie, ale się powstrzymałem. Sam z siebie powiedziałem. Nie potrzebuję. Nie, wiesz co, ale to mi zajęło chwilę. Czyli u mnie jest takie impro podejście. Tak? I po chwili dopiero jest ty. Może nie jednak. A tutaj wiesz, oni też mają coś takiego, że tam trzeba wejść w wspólną taką energię. Nie? I tu już mówię od strony wykonawców, wykonawczyń. Że tam na przykład są rozgrzewki impro dla tych osób, które jakby to robią. Mhm. Czyli jak oni się tu spotykają na warsztat, w tym miejscu, tu. Gdzie stąd, to skąd gdzie mówimy? Tak. To oni, wiesz, mają tak, że stają w kółku i wiesz, i tam ha, ho, ha, ho, ha, i hu, ha, i wiesz, no jakieś takie ćwiczenia najpierw, żeby rozgrzeć to. Okay, potem dobra. Jest coś związane z kreatywnością, że wiesz, ktoś mówi słowo, ty musisz jego przeciwność, albo kontynuację, albo coś. I to jest cała akcja, albo takie, wiesz, o madę florę, kurde. No i o ile... Jeśli tu jest prowadzona obok psychoterapia dzieci, to nasze gadanie od czasu do czasu, wiesz, że tam wydrzemy mordę tam o jakichś sexual testach, fucking nice off, nie? Normalna rozmowa dwóch ludzi. Tak, a nie... I dziecko siedzi. I wtedy powiedzieliśmy, że on powinien się dogadać z tymi terapeutami i wiesz, jak to dziecko tam słyszycie, słyszycie to on? Nie. Nie, to tylko ty słyszysz. No, wiesz, i oczywiście najgorzej, jeżeli te dzieci, które są tam terapeutyzowane, to są wyrwane właśnie z sekt. Jak słyszą. Wiesz, okrzyki i ogólnie nie są fanami stania w kółku. No, pewnie nie. Wiesz, coś o sektach. Więc jesteśmy w tym miejscu, jest ono znacznie, moim zdaniem, lepsze, ale nie wiem, czy
to widać w całości, więc nie będziemy też pokazywać całego studia, ale możecie wejść na Instagram, ja tam wrzuciłem jakieś takie zdjęcie, które do tego dotyczy. Tak. A to jak tu będzie pięknie jeść, bo to my teraz jesteśmy w surowym stanie, może tak. Nawet słychać echo w audycji, ja nie wiem, bo mi się, nie wiem czy to słyszę w słuchawkach, czy słyszę w uszach własnych. Nie, na pewno słychać dosyć mocno echo, ale to po prostu jest też taki klimat. To jak jest, no jak się w pałacach nagrywa, to tak potem jest tu wysokie sufity. Pod najem na inne, nie ma inne to tam, tutaj. To z widokiem na... Nie wiem, co to za część miasta jest, szczerze mówiąc. Korbank. Tak jest, Korbank jest tu niedaleko. Przeklęty Korbank. Korbanksterzy tak zwani. Kurwa. Fucking ale hell. Wiesz, to jest... Niektórzy myślą, że Korbank to jest oczywiście od... że to jest jakby pień banku. Nie? Że to jest że taki kor. To od korbacza bojowego. Od tego, co wszyscy się dowiedzieliśmy, że istnieje przez Warhammera. No tak. A propos... przypadłości. Ty szukasz rzeczywiście pomocy jakiejś teraz, jeśli chodzi o terapeutów? Tak, tak. Dzisiaj się zacząłem rozglądać. A co, masz kogoś do polecenia? Nie, ale rynek provides, ponieważ przeczytałem w gazecie o nowych usługach od oczywiście naszego ukochanego zniewolonego AI, czyli chatboty terapeutyczne. Najso, nie? Szczególności jeżeli... jeden z objawów twoich przypadłości jest paranoja dotycząca tego. Nie, ale one wychodzą z dość ciekawego założenia, że czasami to, co ludzie potrzebują, to jest rozmowa. I wiesz, oczywiście tutaj zajeżdża się ta zwyczajowa gadka tam, o dzięki deep learning, dzięki mocy kurwa sieci neuronowych jesteśmy w stanie bla bla bla, pierdolę. Ale po przetestowaniu to raczej to jest taki poziom mniej więcej jakiejś książki samopomocowej. Słuchaj, ale jest jeszcze ten aspekt tego, że to jest sałatka słowna oparta na matematyce i niczym innym, tak? To jest, wiesz, które słowo następne będzie miało najwięcej sensu w kontekście wszystkich poprzednich słów? Ty... No, jak możesz to traktować jako poradę, jakąkolwiek poradę? Nie! No jest takie powiedzenie, że jeden z ojców terapeutyki, albo zmyśliłem, ale raczej jest to prawdziwe powiedzenie, tylko nie wiem, dla kogo jestem w stanie przypisać, że szczęśliwe rodziny są szczęśliwe na jeden sposób, a łamią się na miliony. Że każde jakby tragedia jest indywidualna, sukces jest zwykle, norma jest dosyć uśredniona. No. I to jest racja, że jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, że to jest bardzo no indywidualistyczne, bo to jest naprawdę bardzo takie osobiste. Więc ja nie wiem, czy ja chcę, żeby jakiś bot mi tutaj na podstawie wszystkich psychoterapeutycznych informacji, łącznie z tym, że prawdopodobnie w tym datasecie, na którym się uczył, też są wypociny Jordana Petersona, kurwa. Tak, na bank. Więc halo. Trzeba przyznać, że... Jordan teraz prawdopodobnie jak oglądał, jak Aleksander Dugin musiał podbiec na miejsce zamachu na siebie samego, w którym zginęła jego córka, musiał tak, oj Jezus Maria, o, czyli lepiej nie gadać o tym, że to jest... O, że masz z tej strony Jordan Peterson, z kolejną, wojna cywilizacji i żołnierze chrześcijaństwa gwałcą w Buczy w imię nowego ładu marksistki strzelają w Borodziance w tyle głowy. Tak, to jest wasz kurwa idol jebany. Nie, to on przez przypadek powiedział, że on kurwa popiera inwazję rosyjską na Ukrainę, bo to jest część kurwa tej wojny kulturowej. A co to jest inwazja? A co to jest Ukraina? A co to znaczy popiera? Zacznijmy od tego, że trzeba to w kontekście. No może przez przypadek zjadł. Nie zjadł kurwa steku. Trzeba to w kontekście. W kontekście 35-minutowego nagrania, gdzie sadzi, że kurwa neomarksiści opanowali kurwa Ukrainę. I tak faktycznie tak jest. Włączam Russia Today i oni tylko walka z marksizmem kurwa w Charkowie. Ty popierdoleńcu zasrany. Ale swoją drogą, skoro jesteśmy przy Rosji, to ostatnio. Ale nie, skończę tylko o tym, ponieważ raz przejrzałem też i one się świetnie nazywają, w szczególności jeden z tych aplikacji, there's an app for that, się nazywa, uwaga, WoWBot. W-O-E. WoWBot. O, WoWBot. Tak, WoWBot. Ale nie mylisz go z WoWBotem, bo to jest jak kończysz freestyle, to on wtedy robi ci WoW, jak rap.
też pomaga. Ale nie tak wydatnie. Nie no, w ogóle dziwny koncept, że ludzi, którzy często są alienowani, to się odsyła do gadania z robotem. Ale no. Ogólnie, jeśli macie problem, to lepiej porozmawiać ze specjalistą, a tak, jest ich sporo. Tak. Ja nie wiem, ja wydaje mi się, że ja mam zbyt duże oczekiwania. Od do tego. Specjalistów czy od robotów? Od robotów. Ja ci powiem, bo czekaj, o. Tak. Czekaj, muszę odpalić tutaj. Co tu przeczytałem? Okej. Dzisiaj na przykład jedna strona, na którą patrzyłem, nie? Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, na przykład strata pracy, rozstanie, żałoba. Akurat te mnie tak, ale to mnie nie dotyczą. I potem leci. Straciłeś sens swojego życia, doświadczasz uczucia pustki, smutki, osamotnienia, przeżywasz trudności w relacjach z ludźmi, masz problemy w związkach, odczuwasz niepokój, masz problem ze snem, odczuwasz dolegliwości somatyczne bez wyraźnej przyczyny medycznej, chcesz skuteczniej radzić sobie z trudnościami, jakie stawia życie, chcesz poprawić jakość swojego życia, chcesz się rozwinąć albo po prostu czujesz, że potrzebujesz pomocy. Ja mówię, kurwa, wszystko. Mogę kupić wszystko? Tak. Jakby jestem w stanie się zapisać co na ciekawe, to? Ciekawe, to też jest dokładnie wyczytane z instrukcji skutki uboczne Holinexu. Nie osób wie, mało osób o tym mówi. Ale to strasznie, to jest jak ten typo, co na targach ezoterycznych, wiesz, oferował panacea universalis, czyli tam wszystko leczył, tam no właśnie, kokusz, lumbago, raka, AIDS i sztuczki karciane. Tak. No bo słuchaj, no czytam to i tak mówię, no nie wszystkie z tych rzeczy jakoś mi strasznie doskwierają, ale skoro mogę mieć je lepiej, mogę mieć na 100%, to chcę, nie? Więc już wszedłem w ten cały proces z bardzo, bardzo wygórowanymi oczekiwaniami. No i nie a potem wiem. Się okaże, jak wiesz, jak wszystkie przekrojowe badania na temat pożytku spalenia marihuany, czyli że dla niektórych w przypadkach raka jesteś bardziej tak. Chętny, żeby zjeść. Ciężko. Wow. Więc mówisz mi, że wszyscy weed aktywiści to po prostu lubią tylko na bomby. No! Nie, wiesz jest co? Dużo badań. Dobra, jest dużo badań. Ale jest dużo badań, ale nie, ostatnio o tym z kimś rozmawiałem właśnie, że kurde, jakby medyczna co by nie mówić, nie? Ja jestem troszeczkę takim konwertem, no, osobą, która bardzo często powtarza, że nie, w ogóle można być wysoko funkcjonującym użytkownikiem marihuaniny i ogólnie nic nie jest i wszystko jest okej. Okay. No w ciągu ostatnich 2 lat jakby tak troszeczkę mi się to zmieniło, zacząłem zauważyć, że to nie jest wcale taki lightowy drag i wiesz, jesteś w stanie sobie rozjebać bardzo dużo życia za pomocą tego. Ja gadałem zresztą znanym tobie kolegom i on się zapisał do tego, jest tak, nie, dobra, powiem najogólniej, żeby nikogo tam nie sprzedać. Jest badanie dotyczące spożywania marihuany, gdzie otrzymujesz dość dużą ilość marihuany i dostajesz ją za darmo, po to, żeby ją palić. Ona jest mocna, jest bardzo mocna i tragedia. Ja paliłem 2 razy i za każdym razem to myślałem, że kurwa koniec. Naprawdę, że to już jest koniec, a to nie było tak, że paliłem tylko, że brałem tylko to tego wieczora, ale to było tak, że Jezus, pierwszy raz się źle bawię tego wieczora, to po tym waszym specyfiku. No właśnie, oczywiście to też mindset, ale klimat jest, że ten typ mówi, wiesz, odbiera te torby i tak dalej, mówi, nie, ja tylko marihuanę, wiesz, że to nie szkodzi, a mówi, nie, wymień jednego typa, który zamulił przez marihuanę, jednego kolesia mi, chociaż jednego. Ale wiesz, zamulenie to jest jedna rzecz, nie, ale potem tak jak się zastanawiasz nad tym, no to tam są, jest to takie, to social anxiety, pomóż mi, bo nie mam polskiego słowa. Bycie babą. Nie, to jest stres w społeczeństwie, nie wiem, taki niepokój. Taki niepokój bycia właśnie z innymi, nie? I takie, wiesz, rezygnowanie z... Generalnie dronowanie, jest nie? Jest coś takiego? Że nie chcesz być z ludźmi? No, jest coś takiego, nie? I tak, wiesz... Aha, tak, jest, przepraszam. Oczywiście, że jest. Jezu, czemu ja nagle... No, że wiesz, że tak, a dobra, co zrobię, pójdę moja do ludzi... Moja ukochana ma to ze mną. Pójdę do ludzi, czy zajaram w domu i poskroluję, nie? No i... No są takie rzeczy, ale dlaczego zacząłem o tym mówić? Nie pamiętam. Bo medyczna marihuana. Tak. No i właśnie, no i rozmawiałem ostatnio o tym, że kurde, medyczna marihuana jakby spoko, ale to w sumie jakby
to nie jest tak, że ona jest pozbawiona THC, prawda? To nie jest tak, że ona jest pozbawiona tych jakby właściwości psychoaktywnych. Tak. W związku z czym, jeżeli już dostajesz tam medyczną marihuanę i jesteś forever baked, no to automatycznie dostajesz też nerfa w różnych innych miejscach, nie? Tak. I no to jest taki wybór między, wiesz, jakby ja absolutnie nie neguję tego, że ludzie, którzy na przykład mają padaczkę, nie? I którzy palą, bo to był temat rozmowy z tym moim z panem Koksem. Żeby już jak mieli atak, to żeby już leżeli, bo są przejarani. Tak. No ale nie, no im naprawdę to pomaga, nie? Tylko, że kurde, wybierasz między, no właśnie, atakami padaczki, a tym, że jesteś zdronowany cały dzień, nie? Mm. Trochę słabe. No racja. O, to wiesz, nigdy nie ma też tak, że leki, żebyśmy też obronili, one ma, że one działają w próżni. Każdy ma jakiś tam efekt i on też będzie miał obciążenia. No, dziwne to jest też prawda. To, że tutaj wiemy o tym, że jest ten taki... No, to jest skomplikowana sprawa, nie ma wątpliwości, ale na pewno przydałoby się trochę tam, wiesz, no, też szczerości w tym, że to jest jednak używka i niektórzy ją zażywają tylko po to, żeby się czuć lepiej ze sobą. I to jest źle, jeżeli to jest jedyny jaki sposób, są w stanie lepiej się poczuć ze sobą. No tak. To nigdy nie jest dobrze. Lepiej się poczuć ze sobą i spędzić czas. Tak, bo tak. Jakby samo jaranie nigdy w życiu nie powinno być formą spędzania czasu. Nice. Na to... koniec dnia tak naprawdę też... Zastanawiam się, są takie dni gdzieś tak się, że fuck, nic się nie dzieje. No nie, no tak, z tego dnia już nic nie będzie. No, tak. Let's blaze it. Nie? No oczywiście, że tak, ale... No ale ale to co, nie możesz papiera zjeść i wtedy się, i pójść po prostu się zapisać na go-karty i zobaczyć, co się wtedy stanie. Jest dopiero zabawne. No, ale jazda jest. I tak samo jakby wydaje mi się, podbijanie przeżyć niekoniecznie jest potrzebne tym, nie? To jakby okej, okay, można, whatever, ale jakby nie zamieniaj się w Johna Stewarta z filmu, który już chciałem, o którym chciałem już dzisiaj wspomnieć przy okazji tych badań medycznych. Czyli po... Jak się nazywa po polsku? Tak? Yeah. Okej. Okay. A po angielsku? Nie mam pojęcia. Więc ja zostajemy przy polskim tytule. Ha! Proszę bardzo, czytelnicy Filmwebu, po raz pierwszy dla was. Babunis, a nie, że to nie to. Tom Selleck mówi without mustache. To był Dave Chappelle. Tak. I John Stewart. Mówi about smoking. I tam był ten, Gold Boy. Jim Breyer był. Tak. About smoking pot with... John. A ty Stewart. Prompta dla Midjourney tam tworzysz, czy to co się dzieje? Sigourney Weaver. Nie, się wodę. Okej. Half baked. Żółte dzioby. No, dlaczego to się nazywało żółte dzioby? Bo w roku 1998, kiedy wyszedł ten film, w Polsce były same kwadraty. Każdy był frajer. Black! Bo dalej, wiesz dlaczego? Bo w 1998 prawdopodobnie pan Sławomir Wróblewski, jak pisał recenzję do gazety telewizyjnej tego filmu, to użył słowa murzy. Wielokrotnie. No tak. I powiedział kabareciarz. Dlatego i tak nie jest źle. Mówił half back, mogą było. No co, przejarańcy? Podjarani. O, no. Podjarani, there you go. Tak, no. Bo nawet nie w pełni. O, tak. I, i od razu tutaj dostajesz dodatkowe punkty w polskim, w polskich tytułach, bo to ma takie podwójne znaczenie. Oczywiście, tak. I tak samo jak w tym, jak w oryginale. No ale żółte dzioby też ma. Okej. Okay. Żółte dzioby. Tak. Przecież to nie ma sensu. Oni nie są żółte dziobami. W czym? Tak, oni są... nic nie robią. No oni właśnie. Siedzą i próbują zajarać jointy i potem przez to, że koń się objadł marihuany, to dostał zawału serca. Tak. I potem nie, koń się nie objadł marihuany. To Jim Breyer wychodzi ze snacksami przed ich... Bo jest... I zabił tak konia? Nie, to chyba nawet nie jest Jim Breyer, tylko ten trzeci i daje mu snacksy, bo go karmi. Harland, tak. Williams. I tak, i koń, ja nie wiem, czy on został zawołał, czy by wykitował, ale od tych snacksów, od donatów i innych rzeczy. Jest... Cheese puffs, onion puffs, onion rings, o. Onion ringsów. I to jest, trzeba przyznać, najbardziej kąśliwa krytyka amerykańskiego systemu żywienia, w ogóle jakakolwiek była pokazana. Tak. Jedyna, jaką pozwoliła korporacja Kraft Foods. Tak, natomiast ciekawe, że o tym mówisz, bo nie dalej jak dzisiaj czytałem artykuł o tym, że... Były badania na temat tego, że rodziny o niższych zarobkach. Uwaga!
o niższych zarobkach. Właśnie dlatego kupują dużo junk foodu. Tak. Bo to są jest, gorsi. Nie, bo to jest ich sposób na zastąpienie tego, że nie mogą sobie pozwolić na inne, wiesz, na inne rzeczy. Nie? Na to, żeby możliwe, pójść do kina, poza tym coś, to jest nie? Też to jest najtańsza taki, rzecz. Tak, to jest taki twój mały treat, nie? To jest coś takiego, że a, to jest rzecz, na którą mogę sobie pozwolić, bo nie mogę sobie pozwolić na inne rzeczy, nie? No też, poza tym to jest strasznie smaczne. No taki tak. Odrażający sposób, że faktycznie jak otworzysz paczkę chipsów, to jesteś stary. Tak powinno wszystkie dzieci, które są zaginione gdzieś, nosić sobie jedną paczkę chipsów, tak. Psz, otwiera i zaraz. Paczkę chipsów albo po ziomek. Prostu worek tego, MSG. No, bo, tak, kto z nas? Porywacz tak mówi, hola, hola, co tam masz? No worek i... MSG. MSG, okay. Keep on tracking. That umami taste. I ty po taką łyżkę. Yes! Yes! Wyślinianki. Tak. Twarz jak sprunowało jak mu. Jak po niacynie, tak? Zesprunowany typ. Wygląda jak nadepnięty, kurwa. Kalafior. No, ale to tylko to mu się stało, bo MSG nie jest niebezpieczne. It's fucking harmless, bro. Wiem go. John Randy sam widziałem, jak se wstrzyknął. Nie, no ale jest mostly harmless, no jest, wiesz, no jest niezdrowe i możesz mieć problemy jak ze wszystkim, jak weźmiesz tego za dużo, no jasne, i tyle. No. Oczywiście. Ja nie wiem, ja odkąd przestałem jeść mięsa, mam w domu kilogramowy worek MSG i dodaję go do każdego posiłku i dzięki temu mam that meaty taste. Super. A czy to jest, a czy wynaleziono smak to suppress MSG? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jezus, ale głęboki kat teraz na budzie. Jeszcze nie. Ale na pewno ktoś to skojarzył. Przecież to jest Metal Gear Solid MSG. Niemożliwe, że ja na to mam. Nie mam MSG. No, kurde, nie, no słuchaj, no, no wiesz, to jest no, tylko... no ale ty się tym zajmujesz, no to chyba możesz czasem, wiesz, mieć takie, zapisz to sobie lepiej. Movie with MSG and MGS, but it's swapped. Dlaczego? Also, mm-hmm. Jim Breuer is in it. O, a Jim Breuer jeszcze żyje? Tak, bo on ten to dopiero pali. Jezus, ten to ma mordę przepaloną, taką straszną. On no. Patrzy na tego. A nie jest! Jest napisane Jim Breuer, let's clear the air. A nie, to jest jego stand-up. Aha, okej. Okay. Okay. Ale on patrzy pewnie na Pete'a Davidsona i mówi fuck how. Fuck. Born too soon. I gra, wiesz, z tym. Bluegrass music. I was born too soon. Da, 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 da. Listen, guys, I was born too soon to fuck hot women. Jezus, Pity, co tam się dzieje, kurwa, ale to, no ale co się dzieje, coś mu się dzieje, wygląda jak mu się zajebiście. Jeżeli najpotężniejsza osoba z bipolar disorder na planecie Ziemi ma z tobą bifa, no to się dzieje dobrze, to znaczy z drugiej strony możesz mieć jakieś problemy, nie, ale... A, uwaga, Kanye, to jest jak, trochę jak orbital laser, przypadkowe rzeczy niszczy, to nie ma powodu, żeby się przejmować, ale... Ty, o czym? Nie wiem, bo ja zacząłem o tej medycznej marihuanie, ale to było coś wcześniej jeszcze. Ty wiesz, co widziałem, kurwa, no. Dzisiaj? Opowiem ci całą historię, bo to jest pojebane. Wiesz, że szczurów jest trochę. No jest. Ostatnio nawet mnie na dzielni, jak wychodziłem z żabki, przywitał. Jak mówię, nice. Nawet mały, nice. W domu. To jest śmieszne, że czytałem wywiad z typiarą, która napisała książkę na temat tego, jak kulturowo zwalczamy szkodniki i głównie wokół, to prawdopodobnie, wiesz, praca doktorancka, która się rozwinęła. Ale kulturowo zwalczamy szkodniki? Wiesz, nie będę tutaj wymieniał. Sexual pests? Nie, pewne grupy społeczne. Nie. nie, źle to określiłem. To jest o tym, jak właściwie, wiesz, wojna ze szkodnikami, mówię tu pod względem gospodarczym, czyli po prostu zwierzęta, które uznajemy za szkodniki, jak jest uwarunkowana kulturowo. Mm-hmm. Nie? Wiesz, bo wróble przez wiele lat były bite i, jak to mawia klasyk gdyński, bite i ruchane. Ale nie, no po prostu niektóre zwierzęta są wykluczane i są traktowane, wiesz, jako szkodniki, więc mamy też wtedy społeczny przykaz, że możemy je tłuc. Tak? No tak. I szczury są tu najlepszym przykładem i ta pani tam troszeczkę tak podała
antytezę dotyczącą tego, że nie ma wcale tak dużo szczurów w Polsce, jak się zdaje. Nie? I właśnie mówi, próbuje rehabilitować trochę ze zwierzęta. Ja tak czytam, czy rzeczywiście polskie miasta? Ona, nie, to jest mit. Poza Wrocławiem. Że ona to jest jedyne, gdzie widziała w biały dzień, że kupa szczurów gdzieś biega. Nigdzie indziej mówi, że to się nie zdarza. No, faktycznie, bo u nas w dzień lata. No tak, ale... I tak, wow. I tak wiesz, siedzisz tam... Kąsasz tam, wiesz, bułkę i tylko kurwa, żeby przeszły bokiem. Tak, fucking hell. No to słuchaj, jeden z tych odważnych szczurów musiał się objeść czegoś złego, może jedno korytko mięsa za dużo. Stary, bo to się działo w ogóle na tej ulicy, na ulicy Kotlarskiej. Okej, okay, no to na bank. Jak ostatnie dni tam łapkami, już ostatnie dni, kurwa, ostatnie minuty i to, o Jezus, nie, jak mnie tam skręca coś. O, i wyciąguje się tak, oczywiście, bo zamierza umrzeć publicznie, więc wyciąguje się taki, aż kładzie się na ulicy Kotlarskiej, podnosi wzrok. O nie, tu nie, wyciąguje się kawałek, ale no tam jest knajpa i bez kitu dzisiaj widziałem szczura pod knajpą, ratatuj. Ale akurat tak, wiesz, nie ustawił się tak idealnie. Ja pierdolę, pod francuską knajpą, ratatuj, martwy szczur, to jeba. Idzie jakiś kolo, wiesz, no z rys, bym powiedział, Południowa Azja, Południowa Wschodnia. I tak patrzę na to, i głową, stary, taki załamany. Ja chciałem do niego podobać. No, just an incident, man. Chciałbym powiedzieć, że po prostu życie we Wrocławiu, tak jak życie w filmie Disneya, Pixara, przepraszam. I że go zwolnili, wiesz. Tak, nie no, in real life, po dwunastce właśnie się wyczołgał. Tak. A my wiemy, jak w gastronomii jest, lekko nie jest, kurczę, dokładnie. Trzeba czasem się tutaj dopomóc. Ale jak mu dasz trochę białego do nosa. No właśnie. No, jemu po prostu wyszło pewnie, no i kurde, nie doszedł do domu. No, każdemu nam się kiedyś zdarzyło zasnąć po drodze do domu. Dokładnie, no. On u siebie na kwadracie, wiesz, to tylko 5 minut, tylko rozprostuje, kurwa, łapki i zaraz wraca do domu. Stary, ale... to mi byku jeszcze tylko tak, co się strzegnę, to trochę byku jeszcze, ja muszę tutaj... Ale to nie tyle wygląda. Już widziałem wspaniały napis pod przejściem dominikańskim. Wielkie napisane po prostu I'm gay. Tak, widziałem to i właśnie chciałem wziąć markera. Kurde, szkoda, że dzisiaj nie wracam, bo chciałem tam dopisać good for you. I chyba też tak napisał. No i świetnie. It's okay. Ale trzeba przyznać, że to jest też... jeżeli to you jest go, czyś... girl. Tak, jeśli to jest czyś coming out, radykal. Fucking hell. Bardzo też anonimowy. Ale się nie, no właśnie, byś tam nie podpisał się, ale spoko, tak, ale ładnie napisany w ogóle, nie? Właśnie nie jest tak bum na bazgrony, tylko jeszcze taką pisanką zrobioną, kursywą w sensie. Chyba, nie? Że to odniesienie do Adapsa jest. I'm gay, ale nie sądzę. A chyba, że to znaczy to jest dość anonimowe, ale powinno być więcej takich wpisów. Oczywiście, że tak. Każda osoba, która rzeczywiście czuje to w sercu, jeżeli to czujesz w sercu, zgłoś się do Banter. I my damy ci markera, nie? Tak. Ale cię wpiszemy na listę i ją poślemy gdzieś. Nie, no to na pewno nie. Nie. Ale good for you. Jeżeli tak czujesz, to good for you. Także to się zdarzyło z mojej. A wiesz co? Bo nie wiem, ja już nie mam żadnego stigła. Już dwa zmarnowaliśmy na temat tego, że nie wiem, czy słyszałeś, ale w Rosji robot złamał dziecku. Słyszałem, tak, w czasie zawodów szachowych. To? Widziałeś to. Słyszałem. Ale to po co go wytykam? Ale no właśnie, bo widziałeś też, że jakby jaka była wypowiedź tego gościa, który organizował te zawody, jak Rosjanie zwykle umywają ręce. Nie, ale jest the child moved the figure, then the robot must be given time to react. But the boy was in a hurry and the robot grabbed him. No i czyja to jest wina? No oczywiście, że boy. No wyraźnie. Poor boy. Chłopaka, dzieciak teraz z tym, z Nawalnym cele wzięli za to. A robot codziennie, wiesz, cześć robot. No, a jeszcze dodatkowo bo oczywiście jest... tradycyjne deny, jak jest deny? Deflect? Nie, właśnie jest jeszcze, może divert? Nie, deny, deflect, whatever, nieważne, ale bo ostatnie słowo zdanie to jest we have nothing to do with the robot. On przyszedł sam. Tak. He's a competitor, he just came... Posłuchaj mnie, tutaj 10 rubli jest wpisowe, każdy się może wpisać. Nie ma w zasadach, że dziewczyna nie może i nie ma też, że robot nie może. Po sali, tam sami bomżowie to...
kimają przy tym, bo jest ciepło. I w ogóle to jest za niskie wpisowe, nam się zgłasza, wiesz. Ile macie zgłoszeń do turnieju? 3,5 miliarda osób się zapisało i robotów różnych. Tak. Ja zaczynam podejrzewać tam Mr. Sakamabo, Mr. Diznat. Ale spodobał mi się też komentarz, bo przeczytałem o tym oczywiście na Reddit. Tak. Spodobał mi się komentarz. Weak boned pathetic child is now banned from r/neverbrokeabone, czyli ulubionego Reddita naszego przyjaciela audycji, pana Koksa. No wiadomo, on jest, należy do tej... Tak, on jest hydro, należy do hydro homies i do... Ale on rzeczywiście nie złamał nigdy. Tak, never broke a bone. Muszę to zmienić. No właśnie, nie? Nie może tak on być. On ze mnie się śmieje, że złamie z ciebie, pewnie też tam za twoimi plecami, bo wiesz... No, też no jedyne złamie, miejsce, gdzie się można śmiać ze mnie. Skalnik for life. Ale co, nikt ci się nie śmiał w twarz? Regularnie. Z takiej odległości. Please stop laughing. I to laugh robot. Najgorzej, jak tego zesłali chłopca do łagru, a tam są już, wiesz, wory w zakonie roboty. Robot w zakonie. Nigdy przed nikim nie klękałem. Robot. Czy masz wrażenie, że w ogóle... Czy widziałeś Oscary w tym roku? Widziałeś w poprzednim? Poprzednie były lepsze. W tym roku chyba rozmawialiśmy nawet o Oscarach. O tak? Tym, że ktoś tam dostał... Był snap. No właśnie, ja dopiero po czasie się zorientowałem, że Chris Rock, jeden z ludzi, który dość otwarcie mówił o tym, jak popularna kultura traktuje afroamerykańskich aktorów, tak, i performerów, i performerki, rzecz jasna, został, no nie będę tutaj może jakie niechlubne tradycje z plantatorskiego południa przywołują, ale słowo mandingo się rzuca na usta. Został przedstawiciela Black Crusaders, czyli Willa Smitha. Jeśli są Black Crusaders, for sure. Nie mówię, że są, ale jeśli są, no to kurwa, kto jest Grand Templar Master? No wyraźnie Will Smith. No tak. Więc ja myślę, że to niektórzy tam, wiesz, traktują i tak dalej. Dla mnie to jest klasyczny przykład, o czym jest, wiesz, Illuminati, a Dave Chappelle speaks truth about Illuminati agenda. No tak. Dlatego Dave'a Chappelle nie było. Pamiętasz te nagranie? Dla tych, którzy nie wiedzą, o czym mówimy, jest mega z ponurą muzyczką nagranie, gdzie Dave Chappelle u Johna Liptona w Actor Studio opowiada o tym, że właśnie zorientował się, że coś tutaj jest nie tak. I musi uciekać do Afryki. Bardziej, no tak, że musi rzucić wszystko i iść się całować. Ale... Back to the roots, o to mi chodzi. Dokładnie, back to... Tak. Nie. Już na tym etapie chyba nie musimy ileś tam razy mówić, że jesteśmy po stronie zdecydowanie Black Liberation Front niż kurwa nowej wersji... White Oppression Front. Tak, dokładnie. Może tak to nazwijmy. Tak, White Oppression. Ale dobrze, że jesteś ten... Zresztą wiesz, Stany... White Oppressors, przepraszam. Stany to osobny problem jest. Tam jest... Nie wiem, czy jest lepiej, czy gorzej, ale średnio. Bo w Polsce rasizmu nie ma na przykład. Bo nie ma kogo... Nie ma wobec kogo. Tak, jesteśmy dokładnie wobec siebie rasista. Ale słuchaj, bo skoro jesteśmy przy Oscarach, tak, to jaki jest twój Oscar pick na ten rok? Tak. I od razu pytam, dlaczego nie Avatar? Istota wody. Słyszałem, że to jest pierwszy ten Avatar, który będzie tym. To będzie kryminał. Pytanie jest, kto się zesrał do basenu. Ale nie, bo... Nie będzie chyba Avatar, chyba nie tak. No to zaraz ma wyjść chyba, tak? No, w ogóle ciekawa sprawa, że wyszedł ten trailer, nie? No. I ludzie mówią, kurde, CG wygląda tak samo. Tak samo, jak Avatarze drugi. Pierwszy. Oprócz tej sceny, gdzie on siedzi w wodzie, to nie, to zrobili naprawdę. Cały film nakręcili, kurwa, jedną scenę zrobili naprawdę. Debilu. Tak samo jak, ja nie chcę się odnosić do tego, ale...
Kurwo, gdzieś tam podłożone śmiechy. Wiesz, że to jest roboty podłożone śmiechy? To jest kupa roboty. To jest kupa, po chuj podkładać śmiechy. No. Wiesz mi, nie opłaca się to, nikuja. Żebym ciebie przekonał, że w chacie, kurwa, tak. Baw się lepiej. No nie, jak cię nie przekonałem, to chuj. Ale strasznie mnie to ciekawi, że kurwa niektórzy, nie, do dupy wygląda gra PlayStation 3. Oprócz tej sceny, która wygląda tak realistycznie, że łamie mózg. Ja nie widziałem całego tego trailera, więc się nie wypowiem. Tam jest jedna scena, ale, która jak ją zobaczysz, to będziesz wiedział, o co chodzi. Że tak. Jest szokująca, jak dobra to jest symulacja. Ale mam dwie rzeczy wokół tego awatara. Poza tym, że to jest surefire top pick na film of the year. No oczywiście. Na Oscarach, ale... no stary, to jest sprawy, ważne przede wszystkim. Może zacznę od tej mniej krępującej, czyli Avatar Guy. Avatar co? Guy. Ten koleś, który miał Navi. Ja nie wiem, czy Navi to jest nazwa tej rasy, nie, czy nazwa tej typiary. Ireny. Ten, co Irenę sobie tatuował na całym ciele. Nie? No i on jakby, dawno nie sprawdzaliśmy, co jest u niego. Ale pamiętam, że wspominaliśmy o nim w naszym pierwszym studiu na Tamce jeszcze. Czyli trzy lata temu. Zaszliśmy do niego? Dawne czasy. Nie. Co się stanie, jak on już jest cały, wiesz, ma taki Yakuza tatu, tylko że z awatarów i obejrzy teraz tą istotę wody i się tam okaże, że jest jeszcze jakaś jedna fajna postać. I od co wewnątrz, teraz? Od wewnątrz się tatuuje. Na powiekach, żeby zawsze mógł na nie patrzeć. Tu gardło. Bo wiesz, no jakby, kurde, typ się zajarał w 2009 roku, minęło 13 lat. On nie żyje, nie ma 13 lat. Ty podejmuje tak złe decyzje. Że na pewno nie żyje. Nie żyje, ma się dobrze. Jest cały wytatuowany. Kto by się spodziewał? No i właśnie, gdzie Mister teraz? Mister Avatar. To on jest Edmonton. U Jezu, ma też samochód w Avatara. 2019 rok ostatnio jest Comics Book Resources. Nie, przepraszam, to jest jakaś lokalna gazeta. It changed me. Mówi Raymond Doles. Wow. Need I say more. Ma kurwa half... Ma o Jezu. Pick-up trucka z... Ale to jest po prostu vindication, bo przez 13 lat ludzie wciskali mu na pewno gówno za to, że miało być 7 części Avatar. Zresztą sam tak, taki byłem. Okej, okay. Neytiri. Okej, okay, niech będzie. Bo widzisz, ja nie wiem, bo... Sorry, ale zrobili tylko jedno zdjęcie. A nie wiem, to jest nagranie. Ale nie, jest też to zdjęcie, jak jest w stringach i pokazuje swoje plecy całe wytatuowane w Neytiri, czy jak ono tam się zwie. A moje drugie pytanie, znaczy moja druga rzecz, to jest... słyszałem... Szyja też wytatuowana jest. No nie, słyszałem, że pierwszy Avatar wraca do kin. No zdecydowanie. I słyszałem, że to jest... nie jest ten typ! Jak to nie to jest ten inny typ? Dwóch typów? No jest tak. Nie, dobra, to on ma tych Neytirich tutaj najebane. Ale on ma całe plecy już. Całe plecy i szyję, i... ale ma szyję, stary, on ma najgorzej szyję, bo on ma tak dotąd. A tu co, na klacie? Kurwa mu się nie widzisz, bo na klacie sobie zostawił na shape of the water tutaj. Nie, na klacie sobie zostawił akurat na cytat z papieża, ale... Walk like a warrior ma napisane. Na ten... nie, na ten cytat z papieża, co jest na wejściu na ostrów. Co tam, sztama JP2 WK Śląsk. No przecież ta sztama. W ogóle jak myślę o papieżu, to głównie myślę o jego kurwa poglądach na nabojki. Oh my god. Wow. Ale nice. Bo druga rzecz związana z Avatarem to jest to właśnie, że on wraca, teraz słyszałem do kin i polski oddział Disneya też, bo jak się o tym dowiedziałem, to wszedłem na film web wszedłem i tam się okazuje, że polski oddział Disneya już potwierdził, że do polskich kin też wraca pod koniec września. Pierwsza część na pewności, dla odświeżenia. Tak, dla odświeżenia. tej historii. No i teraz, bo ja muszę tak się przyznać do jednej rzeczy, ja nigdy nie widziałem Avatara. Tak? Absolutnie nigdy nie widziałem. Bardzo długi jest. A nie widziałem go, przede wszystkim nie widziałem go w kinie, ale też nigdy nie widziałem go na żadnym innym medium niż kino. I zastanawiam się, czy mam iść na ten film do kina? Tak. Tak? Nie, no nie jest nie, no ale film. Serio, jakby, czy jest powinienem? Naprawdę efektowny. Czy jakby, tu, wiesz, to jest moja ostatnia szansa na to, żeby złapać Zeitgeist 2009 roku. To jest to, pomyśl o tym poza tym, w jakim miejscu był
No nie, nie był w dobrym miejscu. Ludzie strasznie koloryzują przeszłość. 2009 to jest kurwa height of the fucking kurwa financial crisis. I naprawdę nie było wesoło miejscami. Na niektórych było w porządku. Ja na przykład się cieszyłem, bo ja akurat dostałem stypendium i dolar kosztował 2,50, a zamawiałem płyty z CD Connection ze Stanów. Zmieniam zdanie. Nie, no tak, ale... Tak było. Ale, no ja wiem, też mi się podobał rok 2019. No ale nie, no, racja, co racja, to racja. Różowo nie było. Nie. I jak potem jeszcze jebnął to, że wiesz, i on, James Cameron, który kurwa, wiesz, prawdopodobnie następny film będę kręcił w kosmosie. Ostatni film nakręcę na Słońcu, nie? I tak się tak, nie, on żartuje, nie? Nie, this guy nie wygląda, jakby żartował nigdy. Więc wiesz, siedziałeś tak, o, shit, trzy filmy, z czego jeden będzie, wiesz, tam... Będzie jakiś inny, kurwa, jakiś po krakach niebieskich. Ale sam w sobie, jak ja to obejrzałem w kinie w 3D, pamiętam, że wiesz, traktowało się poważnie. O Jezu, żeby nie ten, żeby oddali kaucję za okulary. A, no tak. I siedziałeś tak, teraz mogę założyć. Teraz ten. Tak wszyscy to traktowali, jakbyś był, kurwa, okulisty normalnie. Już. O, to teraz? Ale to nie jest tak, że w trakcie filmu są momenty, gdzie mówi... Put your 3D glasses now. Nie, jest, for jest, 3D Rama. Jest, nie wiem dlaczego po angielsku. Jest, ale... tak dokładnie jak w Jurassic Park w tej strzelance. Tak jest, ekran zaczyna migać. I o, i o, i o. I wtedy. Nie, to trzeba było nosić cały czas. I to było strasznie niewygodne. I oczy bolały od tego jak chuj. Ale to było część tego jakby doświadczenia, nie? Bo tak, byłeś wtedy taki, pamiętam, że ja byłem taki, kurde, oczywiście, że tak. Będę trzymał to na nosie cały czas. I siedziałem tak, Jezus, to jest jakiś horseshit. Ten hipek lepiej wyskakuje, kurwa, ale ja nawet nie bardzo nie widziałem, o co chodzi. Mnie to tak męczyło, że mówię, kurwa, dobra, obejrzę sobie tak. I zdjąłem i to tak średnio wygląda. No, bo wtedy jest rozmazane, nie? No, ja mówię, mogłem nie pić. Ale sam film jest absurdalnie prostacki. Znaczy, bo no właśnie... To, że on jest absurdalny. Ja fabułę tego filmu znam. Każdy zna. To jest tak, jak czytałeś cokolwiek. Znaczy, nie wiem jednej rzeczy, ale to zaraz to pytanie do niego wrócę, bo... Jak się dymają te Nighteers. Oh, yeah. Tymi... Nie. Jak się... No dobra, to najpierw to pytanie, a potem wrócimy do tego, czy mam właśnie... No bo teraz zakładam, że w kinach dalej będzie w 3D, no bo to tylko po to się na to 3D szło, bo ono miało być takie niesamowite w tym filmie, że to podobno jest jedyny film 3D, na który warto było iść do kina. To i jak wytresować smoka. Okej, no jak wytresować smoka też nie byłem. No to już mi umknęło. Raczej nie sądzę, żeby był będzie wielki powrót do... jak wytresować smoka. Tak. Mi zawsze okulary 3D przeszkadzały w kinie, więc no tak. Dlatego też unikałem tego tematu, no ale chyba pójdę. Ale wracając do mojego pytania na temat Awatara. Zgadza się. No bo tam temat jest taki, że ten ziombek, no widzisz, jednak się tam... Trochę te bańki... Dają wody, no. Fucking hell. No bo tam jest taki motyw, że ten ziombek, to on jest jak Bruce Willis w Surogatach, nie? Że swój taki bardziej... Możeś wygrzebał. No, że on leży w jakiejś tam komorze, tak? Ja. A za niego rusza się roboci... Nie, on nie jest robotem, on jest syntetycznym... Nativisem. Czyli oni po prostu jakby wyhodowali go i wszczepili mu tylko chip kontrolny, tak? Tak. Ale, ale wyhodowali go na pewno, czy oni porwali Nativisa? Nie. Oni wyhodowali od zera go, zrobili od... Normalnie z ab-owo. Och, okay. Chociaż nie chciałbym, kurwa, dopytywać właśnie, skoro mają taką technologię i są w stanie stworzyć, czemu nie robią ludzi też? No właśnie. I po co to ludzie robią? To nie lepiej zrobić tak. Uwaga, to mój plan. Najpierw zrobić człowieka, tak. I żeby człowiek się przeniósł do tego człowieka i tym człowiekiem siedzieć w tej kanciapie. No to chujowo. To wygląda w tym momencie jak z tego obrazka, co ci kiedyś przesłałem. Jak jesteś młody, pełny życia, to są twoje najlepsze lata. Siedzi ty w postranych braciach około Boga i mleje się z gęby w sypiastym mieszkaniu. Tak. To mniej więcej tak wygląda. Wow, jestem na Pandorze. Nie, jesteś kurwa stary w trumnie, jak debil. Ej, ale... Jebiesz własne bąki. No tak. Fucking kurwa, Final Frontier. Rzeczywiście. Ale tam było dużo tego elementu, bo oni mieli też kriogeniczny sen. W ten sposób podróżowali. W ogóle
tam, wiesz, tam był Faster Than FTL był, Faster Than Light Travel, ale on był, nie, jest, po prostu jest. Tak. Aha, ale po to był właśnie ten, to co oni pozyskiwali z tej... Unobtainium. Unobtainium, kurwa. A jak po polsku, bo zostało przetłumaczone Unobtainium? Poddali się. Pierwszy raz. Czyli to użyjemy oryginalnej nazwy. Nieosiąganium. Nieosiąganium, o jest. Nie wiem. No ale dobra, bo... Movie with Unobtainium. And that actor that's not an actor anymore that because he played... Actor ty, who ten... did good in Barry season 3. A, on był w Barry season 3? No proszę. Zajebiście. Also in Polish for some reason. No nie dał rady. Amyotrophic lateral sclerosis mi tutaj sugeruje. Bo to jest diagnoza tego, co ty masz na podstawie twoich wyszukiwań. To się zgadzało, bo następne to już jest na Steam Community jakieś forum, gdzie nazywałem mnie no, słowo na A, słowo na S. Paczka dla gracza, tak napisałem. Aha, dobra, rozumiem. Ale nie, dobra, bo wracając do tego filmu, bo ja wiem, że oni pokonali ludzi. W końcu. Co jest chyba dobre w tym filmie? Nie, tą ekspedycję i tego złego pułkownika, który z nożem skakał. Tak, tak. No do, jego pokonali, nie? Ich pokonali. Ale teraz jakby i on się sypie z tą Netytiri-tiri. Syntetycznych chłop się sypie z... No i właśnie moje pytanie to jest jakby, bo co się stało z Jake'em Sully? W sensie on jest dalej w tej komorze pełnej. Jest dalej w tej komorze pełnej bąków i już tak, wiesz, obstrzeli go w kosmos. No ale nie, czy tam so powiedz mi, wytłumacz mi jedną rzecz, czy tam dochodzi do jakiegoś permanentnego transferu? Nie, on umiera, on zostaje w pełni tym syntetykiem. Czyli jest tam jakiś taki transfer tej świadomości, tak? Na stałe, no. Aha. Bo on zaczyna czyli spać. Czyli można tak było zrobić. Ty, ja nie chcę w ogóle też jakoś mega sugerować, ale... Oni tak trochę to, oni są świadomi, nie? Ale co by było, gdyby ktoś w trakcie tego transferu zasnął i po prostu, wiesz, astrodreamował z innego wszechświata, który na przykład sam Morcin Kion miał kurwa normalną karierę, a nie się wyjebał na tyle, że on Legends of Tomorrow. Dokładnie. Avatar Guy to są praktycznie koło siebie na San Diego Comic Con. Ty, ale to tym bardziej się cieszę, że Avatar Guy grał w Barym, bo to znaczy, że jego kariera się kontynuuje, no bo teraz jego big return to big screen, tak? Jego wielki powrót na srebrny ekran. To będzie niebieski hipek. To nie będzie niebieski hipek. Nie no, będzie, bo on jako człowiek zmarł. No to, właśnie. No. Poza tym pamiętaj, że ten film był kręcony w 3D pełnym, czyli no ludzie też są komputerowi. To nie znaczy, że pełny 3D. No nie, czyli nie ma tam ludzkich aktorów. Jak, gdzie, w którym filmie? W Avatarze. Shape of Water? Istota Wody? Nie, to co się pierwszym z Fishmanem jebała? Jak nie? Jak? Pierwszy film? Nie, no oczywiście, że jak pierwszy nie, film? Nie, no nie ma scen aktorskich, oni są generowani. No nie, sobie, jak? Tylko, że chcesz oni są szczytywani z mocapu. Nie, jak? Chcesz mi powiedzieć, że te sceny, w których... Film jest 100% 3D. Jak? Jest CGI, tak, to jest Polar Express 2, tak? Tak. On no jest nie, 100% nie, 3D. Absolut... Google that shit on YouTube, nie wierzę. The movie, which is not Polar Express. That was made entirely in 3D. Polar Express. And also, not this horse shit. Shit. Final Fantasy movie. Aha. No that tak. I went to cinema. Ja też byłem w kinie. To cinema. And I'm yet still to have my money back. Kakaroczes. You kniwing. No nie wyszło. Nie, no słuchaj, ja nie wiem. Nie wierzę w to, nie, absolutnie 3D, nie wierzę w to. 100%. Nie. No, no nie mówię 3D w znaczeniu, ja mówię tylko, że to są, że to jest grafika komputerowa od true and true. To nie jest tak, że idą nagle ludzie i są kręceni normalną kamerą ludzką. Wszyscy są considered for CGI. Czyli co, w tym filmie w ogóle nie wykorzystano kamer poza mocapem i wszystko... Nie, wszystko nakręcono tak o, ale każdy miał kropki na knapie. Więc każdy był kręcony tylko jako na green screenie pod to, żeby być potem włożony do hipkowatego filmu o dużych kotach niebieskich. Naprawdę tak jest. Tam nie ma scen... dzień dobry, sam Worthington siedzi gdzieś kurwa i Shiguana wewawa.
jest obok. Nie, to jest za każdym razem, to są postaci generowane komputerowo. Ale bardzo realistyczne. Wyglądają jak skurwiele, no, ci powiem. Co? Może nie. Nie. No to chujowo. Dużo postawiłem. Ale wiesz co? No to jest komputerowe, no man. Naprawdę to nie są ludzie. Okej, okay, czekaj. Przecież on jest na wózku i tak dalej. No naprawdę nie. Ja oglądałem ten film z 3 razy, stary. No o, nagle się okazuje, że 3 razy. Zdejmuj koszulkę. Gdzie masz pokaz? Gdzie masz ten? No i ti. Nie, ja mam te ptoki na plecach. Mi się bardzo podobały te ptoki. Nie, oglądałem go 3 razy. Oglądałem go w kinie i potem jeszcze raz. No dobra, znalazłem jakiś artykuł teraz z 2019. No ale obejrzyj jakikolwiek trailer, stary. Ty chyba nie rozróżnisz coś, co jest zgenerowane 3D od rzeczywistości. No to jak ludzie się tym jarali, jak tam 2009 quality modele ludzi. No, widziałeś no. Polar Express? Ja no nie, ale to widziałem... nie wygląda super. Dlatego mówię, że ten współczesny wygląda niewiarygodnie, bo jest, skok jest absurdalny. Avatar 3D, dobra, trailer wpisuję, bo tu oczywiście same sceny CG mi się wyskakują teraz. W sensie trailer with humans. What's the movie with humans? Like trailer? Humans and nie, the white haired guy. Nie, haired, nie white guy. White haired, tak. Avatar 2, Avatar, The Way of Water. Nie, kurwa. O, surogaci mi wyskoczyli. Nie żartuję, trzeci wynik to są surogaci, stary. To jest troszeczkę połączone, nie pomyślałem. Bo to też... Lepiej, to jest też 2009 rok. No. Fucking to hell. Faktycznie masz troszkę... No kurwa, dobra, że... Avatar 3D... Nie no, stary, nie wiem jak cię przekonać. No. Już oglądam. Avatar, Blu-ray, 3D trailer. No. Uwaga. Z dźwiękiem? Tak. Dobra. Aha, nie, bo ty nie słyszysz. I tak nie słyszysz. Nie, to nie będzie dźwięku. Pamiętam. Ja nie, słuchaj, nie musisz, mów mi co się dzieje, ja będę cytował, tak, bo ja tak to jest, on wyskakuje, strzela z łuku, o teraz ona strzela z łuku, teraz ona otworzyła oczy, teraz jest Blu-ray 3D, no kurwa, świetnie, wielki, przepraszam, że przeklinam, ale fucking hell. To już cały trailer? Tak, bo kiedyś to robili trailery, nie? Że można było obejrzeć i powiedzieć, no ciekawy film. Ja już się przyzwyczaiłem do tego, że trailer trwa 5 minut i widzę wszystkie 3 akty tam. Jeszcze raz, kolejny. Wiem, Avatar Human Scene. O. A? W ogóle nie jak jest robot. Jake Sully Avatar Awakening Scene. Okej, to będzie scena, gdzie będzie zarówno CG, jak i ludzie, zakładam. No i co? I ten typ niby jest CG, tak? Tak. Bo był koleś czarnoskóry. Jak? Jake Sully jest czarnoskóry? Nie, nie jest Jake Sully czarnoskóry. A to problem? Nie, ale... Mówię ci, stary, nie wiem... Nie, bro, come on, to nie jest... Znaczy, mam nie. Tam podejść? No, chodź. Jesus Christ. 1000 razy. No to nie jest to. No oczywiście, że to jest. No to nie jest CG! To nie jest CG! Ten typ to nie jest CG! Come the fuck to on! To jest CG, stary. Nie! To jest CG! To nie, nie jest CG! Oni są... Ten typ! God fucking damn it! Sprawdź behind the scenes! To jest CG! To są modele CGI! Dobra. To nie są ludzie! Będziemy kogoś prosić, żeby nam zmontował ten odcinek, jak? Będziemy prosić o Niki-san. O Niki-san! Proszę teraz wyświetlić na ekranie wielką... Ja do ciebie przyjdę z tą informacją, czy masz wyświetlić, kto się mylił. Zaraz, bo ja muszę wpisać. Wpisałem pierwszy raz na... O! Ja nie mogę. Okej, masz rację. Napisałem, a humans in Avatar CGI? W 60%. No też to dostałem, ale właśnie tutaj mam after a decade James Cameron finally admits that Avatar is animated. No i teraz to jest tylko nagłówek, jeszcze nie miałem czasu przeczytać reszty artykułu. Avatar exclusive behind the scenes, art of performance capture. Ty pewnie to widziałeś, bo ty masz... A mnie oszukano. Masz dwa takie aspekty. Pierwszy to jest to, że ty... Dużo informacji ci wpada do łba i one często się zlepiają w jakieś takie dziwaczne rzeczy, a drugi to jest to, że ty, gdybym cię nie znał dobrze, to bym ci uwierzył, bo ty bardzo przekonująco mówisz. Bardzo przekonująco mówisz. I to tylko mój zalew detektor tutaj działa. Man, for my money, for my it's money. All CG. All CG. For my money, I got full good. I got full good, man, and I'm not ashamed to say that. No. To mnie wyjebało. Ja myślałem szczerze, że to są same CGI roboty. Popatrzyłem na ich oczy i ja mówię, to nie jest możliwe. Tak, pytają. Ale miałeś takie uncanny valley, tak? Jak patrzyłeś na tych ludzi. To nie był problem tego, to był problem tego, że Jake Sully jest chujowym aktorem. Bardzo słaby. Nadto koszmarne dialogi. Koszmarne.
koszmarne, jedne z gorszych. No, ale naprawdę? Bo teraz jak w głowie teraz patrzę, to widzę, możliwe, że myślę o jakiejś innej roli w grze, gdzie gra Sigourney Weaver. Ona grała w Alienach jakiś? W filmie, grze Alien? Nie wiem dlaczego, bo mam przed oczyma teraz, jak zamykam oczy, to widzę Sigourney Weaver, ale w wersji komputerowej. Ale ona gra ona gra w Avataru? Avataru gra jedną z postaci, Giovanni Ribisi. I jeszcze właśnie to ona na pewno nie jest stand userem, jak się nazywa Giovanni Ribisi? Nie, to jest ten aktor Giovanni Ribisi. Film, co siedzi, Scarlett Johansson w hotelu. Filmie. Który to jest? Scarlett in a Hotel się nazywa. To jest mój ulubiony film. Super. Przypomnę żart tego Norma McDonalda, że w finale tego filmu ona się nachyla i coś mówi temu Billowi Murrayowi do i oni nie mieli mikrofonu. Wielki film. I nie nagrało się. No, ale lipa. A Giovanni Ribisi, okej. Okay. Wiem, kto to jest. Wiem, co to jest za aktor. No, dobra, słuchaj, bo są dwa pomysły na biznes. Oczywiście. O, ja też mam pomysł na biznes, ale no to, dobra. No to nie, to zanim, let's go. Zanim to, trzeba jeszcze... jeszcze muszę odpisać, bo przed chwilą dostałem też pomysł na biznes na telefon. O, tak. Ale właśnie w tym momencie? Tak. Tylko to ustalam, czy mogę go opublikować. Tej drugiej części pomysłu nie mogę opublikować, już teraz widzę, ale to w sumie niewiele tracicie, moi drodzy. No dobra, no trudno. Dzieci na psychoterapii. Aha, bo jest Dragon's Den. Ej, a może puścimy, o Nikisan. A możesz tu wstawić to, co ty używałeś, czego używałeś za intro i myliłeś wszystkich ludzi przez ostatnie dwa odcinki? Że z Butter Banter zamiast zaczynać się od wywrotek, to się zaczyna od intro do Dragon's Den? Aha. No, to może teraz stawimy intro do Dragon's Den. A było takie? No. Aha, to co Bodom zrobił. No tak. No dobra. No i dziękujemy ci za to. Dzięki. No drogi właśnie, Bodom. Do tej pory było tak, że faktycznie nie pomyślałem o tym. Bo też zaznaczmy, że jesteś autorem dwóch ostatnich odcinków. Wszelkie zażalenia dotyczące jakości wszystkiego. Najbardziej mi się podoba, że mój komputer jest tak słaby, więc żeby... to przeszło, to wszystkie te animacje w tle puściłem na 14 klatek. No tak dobrze wyglądają. Mi się podobało to, że ktoś w komentarzach do ostatniego odcinka zwrócił ci uwagę, że audio się rozjechało. What? To kurwa, ale to wiesz, tak jest, jak nie, to czasem ja po prostu zlinkowałem to i... Mm-hmm. I to tak się było. Zdarza. Tak no, ale to musicie, po prostu mogłem lekko przesunąć. No dobra, to teraz jakby przepraszamy wszystkich fanów Andrew Nakamury Super Epic, ale mamy nowe intro, to jest to intro, teraz leci intro. Okej. Okay. Bum, bum. Poleciało intro. Zamieniam się w słuch. Jasne. Mam dwa pomysły. Jeden jest, znaczy mam też bardziej zagwozdkę, więc jeszcze nie wiem, jak ją rozwiązać, ale pierwszy pomysł nadesłany przez naszego słuchacza Daniela. Gazowana sperma. Myślałem, że nie zajdziemy tam dzisiaj i nie opowiem ci o Milky Way'u, ale... Hear me out. Może trochę kontekstu by się przydało do tego pomysłu. Zanim zacznę nami kręcić głową. Tak, po prostu, ale pomyśl chwilę. Just a second.
Jakie są plusy gazowania? Dlaczego takie korporacje jak na przykład ten, co ja też mam taki, że wkładam. Soda Stream masz? Soda Stream mam. Wow. Wow, ja jestem middle class, finally. No. Jadę do UK. I'm finally middle class after all those years. I to. Szybciej się upijasz szampaganem i bardziej ekskluzywnie. Lepiej też, wiesz, niektóre wódką się też szybciej upijasz, jakby była gazowana. Jak jest gazowana? Może, ciężko, nie wiem. Teraz myślisz, ale po prostu syfony do szpermiaka, nie? Bo problemem zawsze jest to, że to nie jest taka, wiesz, atrakcyjnie nawet taka, bym powiedział, pod względem tej, wiesz, tej właśnie szukam słowa, o. Konsystencji no nie. Ciecz. Więc trzeba by ją trochę jakby make it fun. Make it pop. Make it jazz. Make it snap. Add some pizza. Panache. I po prostu, żeby była taka spieniarka taka, że możesz na przykład, wiesz, na filmcie po prostu, na końcóweczka i masz wtedy gazowane. Ale dlaczego? Okej. Dobra, to nie jest taki dobry pomysł, jak się chwilę, bo na piśmie brzmiał lepiej, więc mam lepszy pomysł. Damian? Daniel? Nie, tak. Damian, Daniel. Panie. Słuchaj. Dobra próba. On sam słyszałeś w ostatnim odcinku, jak wyglądają profesjonalnie racja, to było wysłane SMS-em. Na no i może też sam mówi, że pił pik woniabę. Li ten jest... aha. To wtedy takie pomysły do głowy. No nie, no jakby okej, okay, wszystko jest okej, okay, bo generalnie 140 znaków, nie? 120 chyba. No nie, no SMS-y. Gdzie? No, to wiesz, jak to szybko jest przylatywuje, dlatego mam też już legitny pomysł na no mnie, to nie? Dawaj. Który tutaj podeszło. Bo ja chciałem, żebyśmy byli programem też dla dzieci, nie? Chciałbym przestać musieć zaznaczać, jak rzucam wideo, że jest od 18 lat wideo. Zajebiście, w ogóle jak tego, jak nie będą grzeczne, to idziesz tutaj do pokoju obok i musisz uczestniczyć w programie. Witam szanowne grono banter, mówi nasz słuchacz Road Jack. Dzień Road dobry. Jack. Chciałbym przedstawić moją propozycję biznesu. Jest dość długa, więc I lecimy, bo on już wcześniej taką subwersywną grę, bo zrobił, że zdaje sobie sprawę z długości tej wiadomości, no, że chciałbym przedstawić kompletną wizję, a nie jakieś pitu-pitu. O. Jeśli natomiast zainteresowany szanownych smoczych rekinów biznesu dotyczy jedyna samej propozycji, zalecam przewinąć do trzeciego akapitu. Ten był pierwszy. Aha. Otóż, dla wszystkich zainteresowanych motoryzacją, pewnikiem jest, że samochody elektryczne w końcu zastąpią silniki spalinowe. Tak. Silniki cieplne oparte na spalaniu jakiegoś kurde paliwa, nie jest ważne jakie to jest paliwo, olej napędowy, benzyna, wodór, mają same minusy w porównaniu z silnikami elektrycznymi, których jedyną wadą jest źródło zasilania. A konkretnie mówiąc, ładowanie akumulatora. Tak. Owszem, za parę lat będzie można wyprodukować akumulator, którego pojemność wystarczy na 10 km, a ile czasu zajmie jego ładowanie? To jest legitne zagwozdka. Dlatego moja propozycja, i tutaj jest, wiesz, że Porsche Taycan, który nie ma wątpliwości jest automatem, autem premium, z domowego gniazdka ładuje się około 24 godzin. Uch. I to na USB-C. dlatego jest, bo jest premium. Jak kupujesz niższy model, to masz mikro USB. Kurwa, ja wiem taki. Trójeczkę sobie musisz wpiąć. Stary, sorry, że się wetnę w słowo, ale mam takie, dostałem razem z samochodem lusterko z kamerą. Nice. Ale ona jest wewnątrz, tak? Tak, ale i nie, bo kamery mam też na zewnątrz, ale dostałem takie lusterko. Ale nie, bo ja myślałem, że przenosi. Nie, rejestrator, jak jedziesz i masz wypadek, to żeby się nagrało. A jasne. Że miałeś wypadek. I ono ma, nie ma mikro USB, ma mini USB. Wow, yeah. No, więc mówię, fajny śmieć. No bo kabel. Ja mam, jak chcesz. Nie, ja znalazłem jeden kabel mini USB. Był tej długości, pokaż. Zawsze są takie... Tej długości? Pomyślałem, że ja widzę, wy też. Ale getting so bad, man. Bo wiesz co, zidentyfikowałem tutaj pewien podobny problem jak w poprzednim studiu. Zaczyna brakować tutaj tlenu, bo siedzimy tutaj, bo nagrywamy, musimy się przyznać, nagrywamy drugi odcinek i boj. Tak grubo, ja będę mnie no, ale anyways, i znalazłem przedłużacz USB, więc mam taki wiesz, tam idą do wtyczki, no, ale nieważne, kontynuujmy. Moja propozycja rozwiązuje ten problem, dba o zdrowie naszych klientów i zapewnia stały przepływ gotówki na nasze konto. Aje. Proponuję wprowadzenie mechanizmu montowanego w samochodach elektrycznych pod fotelem kierowcy i pasażerów. Mechanizm ten są to składane pedały, podobnie jak w rowerze.
połączone łańcuchem z alternatorem, dzięki któremu będziemy w stanie doładować akumulatory naszych samochodów za pomocą siły własnych nóg. Mm. I pasażerów. Za darmo nikt nie jeździ. As gas or pedal that fucking pedals. Nie, trzecią. As gas on them pedals. Tak. Yeah, let's go. Mechanizm będzie działał zarówno podczas jazdy, by wydłużyć zasięg samochodu. Swoją drogą, próbowanie kręcenia pedałami z prędkością jadącego samochodu, wyzwanie w chuj. Lub na postoju, by przyspieszyć całkowicie, pominąć podłączanie do ładowarki. A, to jest niezależne od prędkości. Aha. Czemu ja myślałem, że to jest do piasty przyłączone? Nie, nie wiem. To nie jest fixie bike, że wiesz, zjeżdżasz z górki i najlepiej rozłożyć nogi na boki. Czyli bo... właściwie mieli nogi na kawałek. Urywa je i kurwa w okrutnej, groteskowej formie robi ci na. Ja chcę tutaj zauważyć, że widzę tutaj wpływy mojego autorskiego biznesowego pomysłu, czyli podróżowania na zapas. Nie wiem, czy pamiętasz, bo to jest to samo. Kolega tutaj... Pamiętam drobną sesję na ten temat. Roadjack. Pan Roadjack tutaj nam proponuje, żeby siedzieć... Do dzisiaj jest czasem w ciemną nocą leżę sobie, oh my god, this is the most retarded thing. Ale nie, no bo on też proponuje, że siedzisz przed telewizorem i ładujesz na zapas. Tak, no ale coś, co istnieje, no tak. Nie siebie. Chociaż trochę racji masz, jest to też jak, zamierzam gdzieś dojechać później. Podróżuję teraz. Na zapas teraz, tak. Ja próbuję. Jak podróżuję? To po prostu może to jest kompilacja słów. Wzbudza we mnie gniew. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Wiem, jak się rasiści. Ale nie, ja rozumiem, ja to absolutnie rozumiem, bo ja jak słyszę godzina i ja jak słyszę godzina, to już się pojawia pot na moim czole i wystarczy, żeby potem gdzieś w okolicy nawet się pojawił jakiś okrąg. Ja już myślę zero. Ech, godzina zero. No, ale nieważne, kontynuuj. Ja widzę jajka, to ja też dostaję gniewu ciężkiego. Będziemy oferować kilka rodzajów subskrypcji w zależności od wybranego pakietu premium. Nie ma tego. Opłata miesięczna w kilku cenach, to wiadomo. Różnica między pakietami będzie polegać na uruchomieniu konkretnej przerzutki, tak jak w rowerze. Podoba mi się to. Dłuższa subskrypcja, wyższy bieg przełożenia, więcej uzyskanej energii z jednego przekręcenia. Super. Kurczę. Natomiast dla klientów posiadających Diamond Super High Pakiet Premium, nazwa do negocjacji, powiedział to Mariusz Max Kolonko, siedzący u siebie, będziemy zapewniać dostawy Panzer Szokoladę. Stary dobry Perwity. Uliczę w tej kwestii na nawiązanie za waszym pośrednictwem korzystnej umowy handlowej zaprzyjaźniającą przez państwo firmą Cocolino. Pancerz Szokoladę, kojarzysz w ogóle koncept? Nie. Była to czekolada z amfetaminą. Okej, dobra, tak, no dobra, sorry. Dawana w kilku domach poprawczych jako nagroda, żeby posprzątać pokój. To i kilka innych. Z firmą Cocolino, kurczę, tak, my musimy odgrzebać te. Nas bardzo serdecznie i wszystkich piratów drogowych. To jest ten użytkownik, który już raz prosił o pozdrowienie piratów drogowych. To super. Ja też wiem, że piraci drogowi niestety odpowiadają za śmierci wiele w jego rodzinie i to jest, on po prostu zamierza ich zamordować. To jest taka metoda, żeby ich ostrzec. Tak się uprzejmością. Tak. I nie podał nazwy, dziękujemy, to jest cały wspaniały pomysł. Ale bardzo mi się trochę tutaj, podoba mi się właśnie ten model subskrypcji, ja bym go nawet trochę rozwinął jeszcze, że wiesz, że jeżeli, bo w tym momencie jest też tak, że masz dostęp kiedy chcesz, prawda? Tak. A moim zdaniem powinno być tak, że zajeżdżasz na przykład do takiego, jakiegoś takiego, wiesz, do kina samochodowego, tylko tam możesz ładować, a wyświetlane są reklamy. Aha, super. Zarobek też mi się zdaje. Ale czy abonenci pakietu Diamond Super Premium też tak muszą mieć, czy oni mogą? Nie, u nich jeszcze na dodatek nie widać, że to robią. Nie widać, czyli nawet jak się wysuwają te, to one są tak budowane, że są dyskretne. Bo w sumie jakby optyka jest tutaj najważniejsza, szczególnie dla osób zamożnych. Prawda? Osoba zamożna nie chce pokazać, że ma musi prąd za darmo, do prądu musi dokładać, bo prąd równie dobrze mogłaby wziąć sobie gdzie chce. Dokładnie. Poza tym dla tych, którzy mają niższe pakiety, to na ich felgach są te takie koraliki po prostu. Jest też ten dźwięk tego i nie da, można tego wyłączyć. Niestety nie da. Niezwykle podoba mi się ten pomysł. Tylko nazwy nie mamy jeszcze. Mimo, że przeczytałem go już jakiś czas temu, właśnie nie myślałem nad nazwą. Ja mam.
new pedal. Ja, nie, bo ja bym chciał... Żeby to pedał i słowo down, też żeby połączyć. Pedal? Pedal of justice. Pedal of justice. Podoba mi się. Ja myślałem o tym, żeby uhonorować też autora tego. Tak. Żeby to się nazywało po prostu Hit the Road Jack. Hit the Road Jack. A. Dobra. Chociaż nie, bo to w sumie nawoływanie do mowa nienawiści, nawoływanie do bicia Road Jacka. Nie, proszę tego nie robić. On chyba się, coś czuję, że jakoś co jego stały pseudonim to zdarzyło się po prostu. To nie jak wiem. Mówisz pedown. Pedown of justice. Pedown nie, of to justice. Długie i nie mamy chyba pozwolenia od wizjonerskiego reżysera. Zaku Snyderu na pedown of justice. To czekaj, co by było, że tego, że to jest właśnie ten... Put the pedal to the metal. So the sparks can fly. Boom. Tylko, że to jest po angielsku niestety. Ja najmocniej przepraszam wszystkich, jak zwykle, za to. Gaz to dechy, czekaj, by było, jak się jeszcze mówi, że co się jedzie. Czy różnica, możemy się skupić przez chwilę na tym, na różnicy między językiem angielskim a polskim. Po angielsku jest put the pedal to the metal. Tak. W Polsce jest gaz do dechy. Czy gaz to, do dechy. Kurwa, co drewniane samochody? Obu z tych rzeczy, to... pod warunkiem, że masz samochód na gaz, to nie, jak masz, to przede wszystkim nie jest gaz, to jest benzyna. Znaczy nie, bo gaz u nas się tak mówi na pedał gazu, nie? Ale do dechy, tam jest decha, o co chodzi? Nie. What the hell? Bardzo oldschoolowo to jest, u nas jednak się szanuje. Wiesz co, nie mam pomysłu. Anywho, ja też. Ja bym go nazwał po prostu takim, że to są pedały do wozu. Nie powiem tego drugiego pomysłu, który mi wpadł do głowy. Bo nie. Sam wspomniałeś, że przyspieszenie czasem się określa pewnym słowem. Można powiedzieć, że wiesz, że to są pedały do tego przyspieszenia. Nie? Ale ja nie zamierzam też... Ja trochę zarabiam na tym swoim kanale, tym śmiesznym. Jak ktoś mi akurat wytnie ten fragment, nie ma opcji, że ja się dam. Złapać, tu spitersonować. Spitersonować? No way. This little boy ain't fucking Kermit, let me tell you that. Więc nie powiem. Pedały do wozu. Tak. Co na to? Dobra, to jest jeden pomysł. A czy ty masz jakiś swój? Nie. No to dobra, to mamy... Przepraszam cię, miałem, ale nie ma problemu. Trochę mi się już ciężko oddycha. Jesteśmy na godzinie 20 prawie. Skubo. Wydaje mi się, że wystarczy na dziś już tego, tego gadania. Naprawdę. Tak jest. O, rozwiązaliśmy sprawę awatara dzisiaj. Jeszcze tylko chciałbym, żebyśmy zadecydowali, jaka będzie okładka, jaki będzie prompt. Czy z któryś z twoich szalonych, wyszukiwań z historii wyszukiwania? To jest do zrobienia, zwłaszcza, że mam wszystkie zapisane, więc przypomnę tylko, jakie były, żebyśmy nie mieli wątpliwości. Jezu, jaka to jest w ogóle multimedialna, bo jak to się mówi? Prompt poprzedni, a to chyba słyszeliśmy, no mówiliśmy, tak. Był You Better Lawyer Up. Dokładnie, a teraz jest tak. The movie, which is not Polar Express and also not this horseshit film of fantasy. Jezu, jakie to jest długie. A ciekawe, w sumie nie kazałem. I went to cinema and I'm yet still to have my money back, you cockroaches. Okej, okay. Dobrze. To zróbmy, niech to będzie to. Ja rezerwuję sobie prawo do skraftowania tego promptu trochę, jeżeli komputer nie będzie tego rozumiał do końca. Bo szczerze mówiąc, nie wiem, nigdy nie próbowałem prosić go o to, żeby on czegoś nie rysował. To może być dla niego duże wyzwanie, bo pomyśl o tym, że on, jedyne co on robi, to rysuje. Rysuje. Zapraszamy. A teraz tak. A akurat kończymy. W idealnym momencie przyjście, ale tu pewnie tak śmierdzi człowiekiem. Nie wchodźcie tutaj naprawdę. To chociaż człowiek. Że to chociaż człowiekiem. No, to już nie człowiek. To już nie człowiek. To trup. To trup. Dobrze. Dobrze. Tak tym samym się będziemy żegnać. I dziękujemy serdecznie za wizytę w naszym nowym studio tutaj. Tak. Trzymajcie się. Pozdrowienia. Tak. Pa.